Zielona choinka, pachnący las, zielone gałązki, przystroić czas. Przy szopce na placu Biegańskiego został rozstrzygnięty konkurs na najładniej przystrojoną choinkę. Wiosną 2023 roku we wszystkich częstochowskich placówkach sadziliśmy razem z dzieciakami, ale z młodzieżą szkoły średniej, zespołu szkół technicznych, gdzie jest kierunek architektury krajobrazu. Sadziliśmy we wszystkich choinkach, ale z zaznaczeniem, że oczywiście corocznie będziemy przygotowywali konkurs zdobienia tych choinek i oczywiście w tamtym tygodniu taki konkurs się odbył. Komisja jeździły po wszystkich częstochowskich przedszkolach i wybieraliśmy tę najładniej przystrojone przez dzieciaków w danym przedszkolu choinkę. Oczywiście ten element przede wszystkim tego uświadamiania, że te święta są we wszystkich środowiskach, we wszystkich domach rodzinnych. Były wyróżnienia oraz miejsca na podium. Zdaniem szacownego jury najładniej choinkę przystroiły dzieci z przedszkola numer 37 na Wrzosowiaku. Była przede wszystkim przepiękna, ale i słuchajcie, praktyczna. Postawiliśmy ze względu na to, że jest zima, ptaki potrzebują pomocy. Wszystkie ozdoby, wszystko było zrobione tak, żeby można było to zjeść. Choinka wyjątkowo piękna, wszystkie były ładne, ale to naprawdę wyjątkowo piękna i co warto powiedzieć, taka bardzo mocno ekologiczna, bo przygotowane ozdoby były głównie karmą dla ptaków. Zanim przyjął pan naczelnik z osobą, która oczywiście dawała punkty i przyznawała za ubiór tej choinki, to musieliśmy odganiać właśnie ptaszki wszelkiego rodzaju, wrony, wróbelki, bo chcieli nam po prostu zjeść tą choinkę, ale tak już oczywiście bez żartów wszystko to, co było na choince, było do zjedzenia. Począwszy od łańcucha, który był zrobiony z makaronu, marchewki i brukselki, skończywszy na ziarnach, które były klejone bombeczki, gdzie była słoninka, gdzie były wszelkiego rodzaju inne pokarmy z witaminami dla ptaków. Nie wiadomo, czy do dzisiaj te ozdoby jeszcze funkcjonują, ale też nauczyciele z taką myślą zdobili te choinki, żeby też ptaki, które zimą trzeba dokarmiać, były też w jakimś stopniu zaopiekowane. Warto było zrobić tak niesamowitą niespodziankę ptakom, bo jakbyście dzisiaj zobaczyli tą choinkę, ile wiary, miłości i nadziei daliśmy ptakom, było warto. Po rozdaniu cennych nagród rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd oraz ubieranie choinek przy szopce na placu Biegańskiego. Bardzo się cieszymy, że nasze miasto, dzieci, młodzież są tak pięknie zintegrowane, ale tym samym też tak wspaniale przygotowują się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, bo na pewno 24 grudnia usiądziemy już w rodzinnych gronach swoich, usiądziemy przy rodzinnym stole, ale proszę zobaczyć, to co robimy w tej chwili, wyprzedzając święta, to już jest jakaś forma przygotowania do tej uroczystości, przygotowania do tych wydarzeń. Dzieci rzeczywiście mówimy, że troszeczkę podkręcają tą atmosferę, ale jest to potrzebne. Jestem przekonana, że wówczas te święta są cieplejsze, radośniejsze. Dzieci także inaczej patrzą na choinkę w rodzinnym domu, inaczej patrzą na żłóbek w kościele, bo są już do tych wydarzeń wcześniej przygotowane.